Witam dziś wróżba codzienna. Cóż za niespodzianka, więc popasujmy karty i zobaczmy, co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie. Okej, okay. No karty trzeba dobrze potasować. Szczególnie jeżeli leżały jakiś czas. Okej, okay. Jeszcze chwileczkę. Okay. Dobra. I co, przekładamy lewą ręką na trzy kubki. I zobaczmy, co ciekawego przyniesie los. Zróbmy taką zwykłą wróżbę, czyli praca, pieniądze, zdrowie i miłość. Co tutaj najciekawszego nas czeka? Tutaj jako podstawa to jest 7 buław, czyli takie zwykłe, codzienne problemy, manewrowanie nad nimi, jakieś takie rzeczy, które no, są do przerobienia i tyle. Jest tutaj na samym dole 7 kielichów, co oznacza, że no, mamy taki troszeczkę dużo marzeń, dużo planów, a z realizacją tak słabiej. Być może tutaj jakieś postanowienia noworoczne, czy jakieś takie plany, które mieliśmy, nagle się okazuje, że nie wszystko się da zrealizować. Ale za to, jeśli chodzi o pracę, bardzo dobry moment, ponieważ jest tutaj słońce, czyli takie to ciepło, energia, siła do działania i to słońce z nami jest w pracy, w działaniu. Jeśli chodzi o pieniądze, to jest tutaj odwrócona 10 buław, czyli kończą się jakieś takie drobne problemy. Być może te finanse uda nam się jakoś odbudować i one pomogą nam załatwić te problemy. Jeśli chodzi o zdrowie, super, cesarz, czyli to jest duża siła, duża energia, duża taka moc w działaniu. Jeśli chodzi o zdrowie, wszystko idzie do przodu. Jeśli chodzi o miłość, to jest ciekawe, bo tutaj jest wieża Boga odwrócona. Gdyby była w normalnej pozycji, to by oznaczało nie najlepsze rzeczy, ale że to jest odwrócone, czyli kończą się jakieś niesnaski, kończą się jakieś takie, wraca zgoda, wraca harmonia w związku i to będzie na najbliższy czas przychodzić do takiej normalności jakby. Więc to też dobrze wróży, jeśli chodzi o związki. To tyle, zapraszam na mój kanał, do zobaczenia.